Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Ej, wiecie co? Tyle razy już tu byłem w tym miejscu. Tak długo gram w GTA i ani razu nie widziałem w tym miejscu takich namiotów. Teraz się tu zrespawnowałem i patrzę, że jakieś radyjko tu jest, jakieś ognisko, jakieś parasole. Ludzi tu nie było na samym początku. Są deski surfingowe. Nie wiem, czy Rockstar dodaje te rzeczy, czy jak? Czy to się po prostu spawnuje w losowych momentach? Tego tu wcześniej nie było na 100%. Możemy sobie na to wejść? Zobaczymy. Dzisiaj chcę pogadać ogólnie o samochodach. A konkretnie o tym, że kupiłem sobie ostatnio samochody, które no można właściwie sobie wziąć z ulicy. Na przykład pokażę wam jeden z nich. A wezmę sobie u mechanika. Takie luźne dzisiaj granie, na luźno, bez żadnych tam wstawek niesamowitych, tylko tak po prostu. Mam ochotę na to, więc tak. Diabolos! To jest mój nowy motocykl, który stuningowaliśmy sobie na live. Osoby, które były, to wiedzą. Ale jest jeszcze na przykład Felon GT, czyli to jest taki Felon, ale z otwieranym dachem. Granger. Sadler to jest ten samochód, którym jeździ Michael w fabule. Kurumę sobie kupiłem nieopancerzoną. I jeszcze jest jeden samochód, chyba Picador się nazywa, ale mam go w innym garażu. I sobie właśnie takie zwykłe samochody pokupowałem. I tak się można zastanawiać, no kuźwa, po co mi takie auto? No przecież każdy może je sobie z ulicy zabrać. O, jeszcze na tego gnoja właśnie poluję. Staj! O kurde, ja pierdziu, strzeliłem go w głowę! Udało mi się. Trafiłem. Zobaczymy, czy mogę go sobie zgarnąć do garażu i stuningować. Bo właśnie na niego polowałem, on bardzo fajnie brzmi. Jest bardzo fajne auto. Tylko nie jest zbyt szybkie i nie ma opcji tuningowych prawie wcale. Chyba nawet nie można go obniżyć. No ale wezmę, zobaczymy. To jest kurczę naprawdę, to jest bardzo dziwne. Nawet pod... Nie wam podgłaśniał gry. Chyba wiecie jak ten samochód brzmi, co? Ale jest fajny, jest naprawdę świetny z wyglądu. Jest taki poszerzony z tyłu. No i fajnie brzmi. Nie lubię SUV, ale bym tak, jakbym lubił SUVy, to bym właśnie sobie tego SUVa też wziął. Kiedyś go miałem i w sumie mam takiego tylko, że opancerzonego. Ale nim nie jeżdżę, bo nie lubię SUVów. No dobrze, ale dlaczego właściwie te samochody? Po co mi one? Po co je zabieram i co z tego mam właściwie? Oj, stać, co tu mamy? Zabójstw, ostrzał z samochodu. No niby pasuje, ale damy sobie spokój z tym wyzwaniem, chociaż bardzo je lubię. Sprawa jest taka z tymi autami, że... no mając te, wiecie, wszystkie takie fantastyczne samochody, bardzo szybkie, takie bardzo drogie auta, które można kupić w sklepie, po pewnym czasie, jak się już to wszystko kupuje i tuninguje się te fury, chce się mieć coś naprawdę unikalnego. A nie ma sposobu lepszego na unikalny pojazd, niż na przykład kupowanie słabszych pojazdów, które są od początku gry, a wcale nie są gorsze od tych, które kupujemy teraz za dużo większą kasę. Na przykład Rapid GT jest tak samo dobry jak ten najdroższy za 2 miliony chyba sportowy samochód Lynx, tak? Rapid GT jest tak samo dobry, nawet moim zdaniem powiedziałbym, że lepszy. Są inne samochody sportowe, Kuruma jest świetna na przykład. Ona nie kosztuje jakoś tam dużo, chyba do 100 tysięcy jakoś tak, 95 tysięcy chyba kosztuje. I to jest też fajna fura, bardzo szybka. W czym ona ustępuje Lynxowi na przykład? Na wyścigu w niczym tak samo jadą samochody. Może Lynx jest odrobinę szybszy, ale cholera wie, nie sprawdzałem tego nawet. Wydaje mi się, że nie ma zbytnich różnic. Jedynie jest taka, że Lynx jest taki bardziej prestiżowy, ale to tylko dlatego, że jest droższy. No i wiecie co, jak ktoś ma dużo pieniędzy, może sobie kupić samochód taki, jaki chce. Może sobie pozwolić nawet na taki samochód, jaki mu się trochę nie podoba, ale jest bardziej prestiżowy, bo jest droższy. I jak się go kupi, to ktoś sobie inny pomyśli, jakiś inny gracz. Ojej, ten gracz to ma kasę. Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że pomyślałem sobie w pewnym momencie tak. Mając te samochody, jeżdżąc nimi po całym mieście, tak sobie pomyślałem. Kurczę. Mamy na przykład auta, które dostają gracze, którzy przenieśli się z konsoli Xbox 360 na pecety albo na konsole nowej generacji. No i zobaczcie, oni dostają takie auta jak Blista Compact,
dostają takie auto jak opancerzony Dukes, ale opancerzonego Dukesa można używać tylko w singlu. Jedynie cheaterzy, którzy dostają opancerzonego, którzy sobie spawnują opancerzowanego Dukesa w online, no to mogą nim jeździć po online, ale ostatnio Rockstar to spatchował i teraz za każdym razem, kiedy taki cheater wejdzie do Dukesa opancerzonego, to go zabija po prostu, tego cheatera. Także już nie można spawnować, to też ciekawe ze strony Rockstara. No ale wracając do samochodów, no to zobaczcie, dostajemy taką Blissę Compact, kilka innych samochodów takich unikalnych, pojazdów też, samolot na przykład. Ale w czym na przykład dobry jest ten samolot, to jest właściwie wodolot, który startuje z wody, no nie? I kilka jeszcze jakieś, chyba tam jakąś łódź podwodną, taką specjalną dostajemy za to, że się przenieśliśmy z tych konsol i właściwie tyle, ale w czym te pojazdy są lepsze? W czym taka Blizda Compact jest lepsza od każdego innego hatchbacka? Kurde, nie mam kasy. Każdego innego hatchbacka tutaj w grze. No moim zdaniem w niczym nie jest lepsza. Jest po prostu taka sobie, no nie wiem, jak ktoś lubi, może porównać się do Hondy CRX, powiedzmy, tak? I wtedy sobie będzie tam fajnie grał. Będzie mu się przyjemnie grało, będzie miał fajne auto. Ale w gruncie rzeczy, no patrzcie, gdyby ten samochód okazało się, że po przeniesieniu z konsol byśmy dostawali ten wóz, bo by go nie było można wziąć z ulicy ani nigdzie kupić w online. Gdybyśmy dostawali ten wóz, to czy nie byłby on zajebisty, albo bardziej zajebisty? I teraz, czy nie możemy sobie wyobrazić, że ten właśnie wóz jest unikalnym samochodem? Wyobraźnia to rzecz zajebista. I słuchajcie, ja wymyśliłem sobie, w mojej głowie wyobraziłem, że te samochody, które teraz kupuję, te takie pozornie bezwartościowe auto, jakieś tam, które mi nigdy nikt nie jeździ, nikt nie kupuje i nikt nie wybiera, wyobraziłem sobie, że to są samochody unikalne i zacząłem nimi jeździć i wiecie co się stało? Stała się rzecz niebywała. Po prostu jazda nimi zaczęła mi sprawiać ogromną przyjemność. Tylko i wyłącznie dlatego, że wmawiałem sobie, że one są unikalne. I rzeczywiście takie są, rzeczywiście można to oszukać w swojej własnej głowie, dlatego że nikt nimi nie jeździ. No się może wydawać, że one są unikalne. Tak się zastanawiam, czy tego gnoja można jeszcze obniżyć. Zaraz to sprawdzimy. Brałem powietrza w płuca, miałem coś powiedzieć. Pozwólcie, że spuszczę powietrze. Okej. Wybierzemy sobie kolorek. Wow, podoba mi się. Ach, cholera, jak zwykle. 12 tysięcy to moja cała gotówka. Szlak. Nie, gotówka to jest które? To jasne czy to ciemniejsze? A, wy tego nie widzicie, bo wam zasłaniam. No to patrzcie, ile mam kasy. Tak, to moja cała kasa. Calusieńka. Żółty? Nie, żółty zbyt jaskrawy. Ja bym widział ten samochód w jakimś takim stonowanym kolorze, takim ciemnym. Tak, wyszedł z tego jak zwykle odcinek tuningowy, no. Zawsze muszę jakieś auto przerobić albo motocykl. Ostatnio przerabiałem sobie na live te motocykle, które można u Benego przerobić. W sumie fajne opcje są w nich i ten motocykl Diabolos jest fajny, podoba mi się z wyglądu. Chociaż przednie światła, no... Co? Nie mam cytrusowej zieleni. Ale jaja. Odblokowanej. To dziwne. Moment. Błękitne srebro, dajmy coś takiego. Perłowy. No i też tak powinniście sobie zrobić, jak chcecie czerpać większą radochę z grania w GTA, bo ja tak głównie to jak wbijam do GTA, to sobie jeżdżę. Dużo osób mnie, o właśnie, to też chcę poruszyć na tym odcinku. Pewnie i tak jakiś tam ułamek tych graczy, którzy mnie pytają, Lucek, kiedy odcinek, albo Lucek, czy pograsz, albo Lucek, jak się masz, albo co tam, to sram to. Ja wbijam do GTA, żeby pograć. Ja wiem, że wy już tam gracie, ja kiedyś też byłem taki młodszy i tak lubiłem wbić sobie do gry i po prostu z kimś pogadać, powiedzmy z osobą, która ma podobne zainteresowania, w tym wypadku GTA, no ale ja jak wbiłem do GTA, to chcę po prostu pograć, nie chcę pisać na czacie, przywitam się z kimś, po prostu napiszę hej i gram sobie dalej, tak? Nie chcę na przykład, jak ktoś do mnie pisze, ej Lucek, to tam, to sram, to ja mówię, okej, dobrze, to możesz wbić do mojej drużyny i tam coś razem porobimy. A potem, ej Lucek, a jak się masz? Ej Lucek, a kiedy odcinek? I zawsze te same, wiecie, pytania odnośnie rzeczy, które nie są związane z grą.
No i to mnie tak trochę denerwuje, to znaczy denerwuje, no już przestało mnie denerwować, bo po prostu nie odpowiadam na czacie, ale najgorsze jest to, że te osoby, którym nie odpowiadam na czacie, myślą, że ja jestem taki kutas, że im nie odpowiadam, że nie powinien, że powinienem im odpowiadać, bo jestem w sumie youtuberem, ale te osoby nie widzą tego, że w ciągu dnia albo w ciągu jednej nawet sesji gry, gdzie przechodzę z sesji na sesję, dostaję kilkanaście takich pytań na to samo. I po prostu po pewnym momencie przestałem na to odpowiadać. I rzeczywiście ludzie się nauczyli po pewnym czasie, że no, Lucek nie odpowiada na czacie, Lucek tylko się ewentualnie przywita i koniec. I to nie jest tak, że totalnie zlewam, bo mi się nie chce odpowiadać czy coś, tylko wbijam do gry, bo chcę sobie pograć i kupować felgi za całą moją kasę, do cholery. No i... O, te są, ten jest ładny kolor. Tak, o, teraz coś wbił i elo Lucek, w ogóle o takiej porze, że nie powinno go tu być, ale dobra. 5000? No nie, nie, to nie. Z dym spod opon, pyk. I co, i takie fajne BMW mi wyszło, ja wiem czy to BMW. Szyby, nie starczy mi? Kurde, ostatnia kasa, zobaczcie. Jesteście świadkami, jak ostatnią kasę przeznaczam na tunik. Po raz kolejny. I tak nie kupiłem wszystkiego, bo pancerz jeszcze za 30 tysięcy jest do kupienia. No ale sprawdźmy jedną rzecz. Czy da się to auto obniżyć? Tylko muszę odjechać od graczy gdzieś dalej. Żeby nikt za mną tylko nie jechał. Okej. I zobaczymy, czy da się mu w koła postrzelać tak, żeby go obniżyć. Fajnie ten samochód brzmi, to jest przede wszystkim. I udało mi się całkiem ciekawy tunik zrobić, to znaczy wymienić felgi, no bo więcej tutaj takiego wizualnego rzecza nie możemy zrobić. No, no dobra, poza może jeszcze przyciemnieniem szyb, które też wygląda bardzo fajnie. No i też mało odpisuję tutaj na czacie, mało piszę, bo no, wbijam do gry i chcę pograć. Nie chcę mieć za to zaraz jakieś chateli tutaj, tak? Odczatowanie jest z Discord. No tak na marginesie Discorda macie w opisie tego filmu. Możecie sobie wbić i pogadać tam z widzami, ze mną. Ja też tam często odpowiadam, bo najwygodniej jest mi właśnie na Discordzie odpowiadać na różne tam pytania. Tak? Ktoś mnie tam linkuje, ma jakieś do mnie zapytanie. Wpisuję mój nick, tak? Tam się wpisuje hashtag Lmów po ludzku. I ja wtedy widzę, od razu wbijam na Discorda i wiem, że pytanie jest do mnie. Nie muszę się tam... nie muszę tam wchodzić gdzieś po jakichś Facebookach, po tych... Nie muszę chodzić po jakichś Facebookach, ale się wystraszyłem w ogóle. Nie muszę chodzić po jakichś Facebookach, tam wchodzić w jakieś różne zakładki, żeby odpowiedzieć na pytanie, tylko Discord jest taki wygodny, że mam wszystko w jednym miejscu i po prostu widzę, kto gdzie odpowiedział, w jakim pokoju, czy w pokoju do farminga i to już jest tematycznie do farminga podpięte. Tak, tam można wklejać od razu zdjęcia bardzo wygodnie. I jest świetny pod tym względem, też jeśli macie jakieś do mnie pytania, to po prostu wbijajcie na Discorda. Możecie sobie pobrać tą aplikację Discorda na telefon, też z telefonu możecie odpowiadać. Świetna, świetna sprawa, naprawdę. O kurde. Zapomniałem, że to nie był mój samochód. Powinienem go ubezpieczyć. I cały tuning poszedł w dupę. Cała kasa. Ale nie przejmuję się takimi pierdołami zbytnio. To znaczy, samochód był ważny dla mnie, bo polowałem na niego, a nie chciałem go kupować, tylko kurde, zrobiłem mu drogi tuning, a zapomniałem kupić ubezpieczenia i lokalizatora. Przez co teraz cały ten tuning i cała kasa wydana na niego poszła się walić. Nigdy już tego samochodu nie odzyskam. A mogłem go chociażby sprowadzić do garażu. Nawet nie wiem, czy go teraz spotkam gdzieś tutaj w mieście. No nic. Widzicie, czasami trzeba uważać. O, Rapida Roadstera też bym chciał sobie ściągnąć do garażu. Takie właśnie auta, no nie? I to jest fajna sprawa, bo naprawdę ja już mam... Na przykład jak wsiadając sobie do takiego Osirisa, Osirisa częściej spotkasz na drodze jako prowadzonego przez gracza niż ten samochód tutaj obok. To jest chyba Oracle, tak się nazywa. Jakoś tak. Albo takiego Muscle Cara, tak? On po tuningu też bardzo fajnie wygląda. Też jest bardzo fajny. A mało osób nim jeździ, no bo co, mamy Osirisa albo jakieś tam szybsze auto, którym dojedziemy do miejsca szybciej. Ale okazuje się też, że jadąc wolniej, czasami możemy dojechać gdzieś szybciej, bo jedziemy uważniej,
mniej się rozbijamy, tak? Taki Osiris czy każde inne auto super sportowe bardzo łatwo jest rozwalić o cokolwiek, o nawet głupi krawężnik potrafi się destabilizować i polecieć w lampę albo rozwalić o murek. A takie wolniejsze auto, które będziemy jechać wolniej i uważniej, no jest czasami łatwiej coś ominąć, albo grupę trafików jest łatwiej ominąć. Nie upoluję go już dzisiaj, na pewno. No już się pojawiają inne auta zupełnie, tamten się już nie pojawi, no nic, trudno. Ja się nie przejmuję tym, że nie mam kasy już w GTA, dlatego że całą kasę, jaką miałem, miałem chyba z 700 tysięcy, tak jak sobie na tych napadach zarabiałem tam, co robiliśmy live'a z tego i jest zapis. No, ale całą tą kasę przeznaczyłem na kupowanie paczek, na zabawę tutaj w online i teraz mam bardzo zapełnione te magazyny wszystkie i z samochodami i z paczkami, także to nie jest problem, aby szybko zarobić, po prostu to sprzedając wszystko, także nie przejmuję się tym specjalnie, no ale samochód był już fajnie stuningowany i taki już był mój, że mój. Już chciałem go tylko obniżyć i wam pokazać, a zawsze kupuję samochody z tego garażu, nie? Ze sklepu w sensie, no i zawsze mam je w garażu, a ten jednak nie był, nie będzie w garażu. A on fajnie brzmi. Ten z tyłu to nie jest ten chyba. Nie, ja go już mam. To jest Felon, to jest zwykły Felon. Felon GT ma otwierany dach, tak jak ten Rapid. To jest Rapid GT, ale nie jest napisane, że to jest wersja Roadster, albo jakoś inaczej opisana. A tutaj mamy ściągany dach. I to jest też fajne auto, też bym chciał je mieć. Nie wiem, ile kosztuje, zaraz zobaczymy. Jak kosztuje, chyba gdzieś koło 100 tysięcy. Jak kosztuje poniżej 100 tysięcy, to będzie można sprzedać, znaczy wziąć sobie do garażu. Kupić ubezpieczenie, bez potrzeby kupowania tego samochodu ze sklepu. Terenowe, czterodrzwiowe. A luksusowe, ojej, gdzie to było? Chyba w luksusowych, nie? No i takie auta są naprawdę spoko, ktoś mi tam bzyczy jakimś motorkiem przy samochodzie, czuję, że zaraz dostanę bombę. Stanąłem sobie tak gdzieś na środku. On jest chyba gdzieś tu na dole. No na przykład Audi R8 by wypadało kupić. Ach kurde, 140 tysięcy, więc lipa, nie uda się. Nie uda się go sprowadzić do ten. No ale fajne auto, tak? To zadaszone. Ja myślę, że w tym w Roadsterze jest chyba szyba z przodu bardziej pochylona. To będzie trzeba jeszcze zbadać. Ale wygląda też spoko, bo ten otwierany dach i w ogóle bardzo fajnie. Kto mi tu wsiadł? Wyjazd, no w moim samochodzie nikt nie może siedzieć. Do widzenia. Nie ma. Proszę opuścić mój pojazd. Liczę do trzech. Raz, dwa. Czemu nie mogę go wywalić? No. Co jest? Dostęp do pojazdu znajomi. On jest z moich znajomych. Kto to jest? Nie ma. Co jest? To jakiś cheater. Ja stąd... Aha, kurde, to nie mój wóz. No tak, przecież zgarnąłem go z ulicy. Idę, może będzie jakiś inny Rapid. Tu jest. Ojej, taki właśnie, taki spam mam na czacie, no nie? Nie, ja chcę jeździć sam. Taki spam mam na czacie. Ja po prostu czasami chcę pograć sam. Fajnie jest pograć z kimś, no bo od tego jest GTA, tak? Ale czasami chcę sobie po prostu wbić do GTA i jedyne co robić, to jeździć z tymi paczkami. Po prostu jeździć samochodami głównie. Robić jakieś tam drobne rzeczy, nie pisać na czacie i wiecie, jak ktoś tam się przywita ze mną, ja się po jakimś czasie też odwitam, tylko na przykład robię jakąś misję albo lecę z śmigłowcem, to ciężko się przywitać i odpisać na czacie. Potem, o Lucek się przywitał, o Lucek, a co powiesz o tym, o Lucek, a kiedy GTA? Lucek, nagrywasz? O Lucek, może robisz streama? Nie, po prostu sobie kuźwa gram, a jak będę robił streama, to będzie... Pojawiało się to na YouTubie i na Facebooku i w ogóle wszędzie. Ojejejej. Każdy potrzebuje uwagi, to jest fakt. I jak jest tej uwagi za dużo, to też jest nie za dobrze, no. Po prostu po jakimś czasie, jakby ktoś cię karmił tym samym ciastkiem codziennie o godzinie 14. Tym samym. Codziennie ciastkiem i kazał ci to jeść.
Na początku byś się zgadzał, ale później żygałbyś na samą myśl o tym ciastku. Znaczy, ja nie żygam na myśl o widzach, ale no czasami chcę sobie po prostu sam pograć i dlatego nie odpowiadam na czacie. Także nie złośćcie się, że coś tam nie odpowiadam, tak? Tylko no po prostu taka jest sytuacja, jak wam teraz opisałem. Ej! Cofaj! Okej. Czyli to jest też ciekawe z tym Audi. Nie wiem, czy już wam to pokazywałem, ale normalnie w Audi R8 silnik mamy z tyłu. A tutaj z tyłu mamy bagażnik. Tak swoją drogą nie wiem, co jest tutaj z przodu. Ja kupię specjalnie ten samochód, żeby zobaczyć, co jest z przodu tego samochodu. Czy silnik, czy co tam kuźwa jest, nie mam pojęcia. I moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne i zapraszam was też na live. Obserwujcie mojego face'a, obserwujcie mój tutaj kanał na YouTubie, bo tam będę właśnie się najczęściej ogłaszał, w tych miejscach będę się najczęściej ogłaszał, kiedy następne live'y i z jakiej gry się pojawią. Trzymajcie się gorąco i życzę wam miłej gry też w GTA. Na razie, pa.